Dobry wieczór, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na naszym poniedziałkowym webinarze. Dzisiejszy temat: rola tłuszczów w organizmie. Będziemy mówili nie tylko o przeróżnych aspektach tego naszego tłuszczyku w organizmie, będziemy sprawdzali, jakie są te tłuszcze. Zobaczycie Państwo, jak bardzo aktywnym jest tłuszcz. Produkuje przeróżne substancje, łącznie z substancjami, które zmieniają krzepnięcie krwi. Powiemy sobie o problemach z nadmiarem tłuszczu, bo tak naprawdę tłuszcz może powodować gigantyczne stany zapalne w organizmie. No i oczywiście może być powodem, czyli zaburzenia gospodarki tłuszczowej mogą być powodem między innymi miażdżycy i przedwczesnej śmierci, o czym myślę, że wszyscy wiemy. Na koniec podamy rozwiązanie. Ja będę też troszeczkę wspominał o trującej margarynie, o olejach wielonienasyconych roślinnych, które warto, a które nie. Będziemy mówili o proporcji omega-3, omega-6. No i na koniec przejdziemy sobie na najwartościowszych olejów wielonienasyconych omega-3, ponieważ zobaczycie Państwo, że tak naprawdę patrząc od strony dietetycznej i zdrowotnej, to właśnie omega-3 i to pochodzące z ryb jest najbardziej wartościowym olejem. Dla tych z Państwa, z którymi nie miałem przyjemności się wcześniej spotkać, nazywam się Janusz Wietycha, jestem lekarzem, dietetykiem i zielarzem, fitoterapeutą, zresztą po kursie, czyli dyplomowanym. Łączę te techniki po to, żebyśmy mogli lepiej zrozumieć i lepiej stosować naturalne techniki zdrowotne. No i porozmawiamy sobie o tej roli tłuszczu. No dobrze, popatrzmy zatem, przejdźmy sobie po tej naszej historii tkanki tłuszczowej. Nie ma co opowiadać wiele, jest to po prostu magazyn energii w naszym organizmie. To jest też ciekawe, muszę Państwu powiedzieć, że zacznę od efektu jojo. No bo tkanka tłuszczowa jest magazynem energii. I organizm ma swoją wewnętrzną inteligencję. A ten efekt jojo, taka ciekawostka, popatrzcie z perspektywy takiej inteligencji organizmu. Efekt jojo, czyli to jest to, że jak ktoś nie je przez dłuższy okres czasu, bardzo się głodzi, to później jest bardzo zdziwiony, że jak zacznie jeść, to przytyje więcej niż przed odchudzaniem. No skąd to się bierze? No bierze się stąd, że rzeczywiście nasz organizm patrzy ze swojej perspektywy na to, czy ta głodówka to przypadkiem nie jest jakiś straszny czas, dzięki któremu ten organizm bardzo cierpi. No i teraz tydzień nie dostaje jedzenia, drugi tydzień nie dostaje jedzenia, zaczyna zużywać magazyn energii, czyli tłuszcz. Na początku to w ogóle nie rusza tego tłuszczu, tylko wodę, bo myśli, że to takie odchudzanie to tylko na chwilkę. No ale po jakimś czasie już mu tej wody zabrakło, nie może więcej wysikać, zaczyna spalać ten tłuszcz, mamy tą głodówkę, no i ta głodówka trwa tydzień, drugi, trzeci, czwarty, o samej wodzie, o jakichś warzywkach i tak dalej, głodzimy się, nie odżywiamy się racjonalnie. No to ten organizm wytrzymał te 4 tygodnie głodówki, no i teraz wyobraźcie sobie, jak się ucieszył, bo po 4 tygodniach ten człowiek zaczyna znowu normalnie się odżywiać. No i co robi organizm? Organizm myśli sobie tak. Kurczę, przez 4 tygodnie był głód, a ja straciłem tyle energii, czyli tłuszczu. No to teraz zamiast odbudować mięśnie i inne rzeczy, które na razie są mi zbędne, to ja muszę zgromadzić więcej tłuszczu, czyli efekt jojo, bo jakby się znów pojawił ten głód, to ja muszę mieć z czego utrzymać ten organizm. Słuchajcie, to jest nieprawdopodobne. To naprawdę tak działa. Jeżeli chcemy się zatem odchudzać i spalać ten tłuszcz w sposób taki, że się głodzimy przez 4 tygodnie, a później zaczynamy jedzenie, a mam takie osoby, słuchajcie, i to naprawdę w tych konsultacjach prawie zawsze zdarzy się taka co najmniej jedna osoba, która mówi, że fantastycznie się czuje, bo się głodziła przez 4 tygodnie. No dobra. Ale teraz, zaraz, no głodziła się przez 4 tygodnie i świetnie się czuje i przychodzi do mnie na konsultację i ja mówię, dobra, ale dlaczego pan jest taki gruby? Dlaczego pan jest taki otyły?
skoro pan się tak długo głodził? No, bo później się zmieniło, był stres, musiałem coś zjeść. I przyszedł efekt jojo i ten człowiek przybrał więcej tłuszczu, niż miał przed odchudzaniem. Pamiętajcie zatem, szanowni państwo, że tkanka tłuszczowa jest tkanką bardzo inteligentną i jeżeli będziecie robić tego typu rzeczy, to będzie problem. Po prostu będzie problem. Ach. Jakie mamy rodzaje tkanki tłuszczowej? Mamy dwa rodzaje tkanki tłuszczowej. Żółtą tkankę tłuszczową, zwaną też białą, no i brunatną. Ta brunatna występuje głównie u urodzonych dzieci. Tak? Zasadnicza różnica między tymi tkankami polega na tym, że biała to jest magazyn energii, natomiast ta brunatna to tak naprawdę jest utylizatorem tych tłuszczów i wytwarza ciepło i energię. Czyli po prostu ta równowaga termiczna. No i teraz ta brunatna tkanka, o której wspominałem, to jest tkanka, która wytwarza ciepło. Ulega ona zatem aktywacji, na przykład jeżeli państwo wyjdziecie i jest zimno, to jest natychmiast uruchamiany mechanizm, który powoduje, że ta tkanka brunatna się spala. Przy spalaniu wytwarza bardzo dużą ilość ciepła. I tutaj są różne sytuacje, na przykład mamy proces głodzenia, powoduje zanik tkanki brunatnej i to zjawisko też jest odwracalne pod wpływem diety wysokokalorycznej. Tak? I teraz nieprawidłowa funkcja tkanki tłuszczowej, czyli jej działanie, może spowodować problemy metaboliczne. A teraz tak, tkanka tłuszczowa biała. No i słuchajcie, nie polecam nikomu czytania tego slajdu. Ja tylko podam kilka przykładów, żebyście państwo zobaczyli, co powoduje tkanka tłuszczowa, co ona robi. Poza tym, że reguluje, magazynuje tłuszcz, to, uwaga, metabolizuje steroidy płciowe, czyli wpływa na waszą gospodarkę hormonalną płci. To jeszcze nic. Metabolizuje glukozę, tam już tam pikuś lipidy, metabolizuje glukozę, czyli odpowiada za to, że jak zjecie węglowodany i zjecie za dużo węglowodanów, to nagle zmienia się proces metaboliczny i ten węglowodany w cudowny sposób zamieniają się w tłuszcz. Tak? Uwaga, bierze aktywny udział w odporności organizmu. I to bardzo szerokie mechanizmy. Kontroluje ciśnienie tętnicze. Uczestniczy w procesach zakrzepowych, czyli w regulacji krzepnięcia, produkując na przykład inhibitor aktywator plazminogenu, czyli to jest taki aktywator, który uczestniczy w procesie krzepnięcia. Jak tu coś nie gra, to mogą być bardzo poważne problemy. Albo z krzepnięciem, czyli za duże krzepnięcie, albo że nam się robią te krwawienia podskórne. Później uczestniczy w angiogenezie. Co to znaczy? Że czynniki, które produkuje, potrafią budować i wytwarzać naczynia krwionośne, czyli poprawia. Wpływa na płodność, reguluje uczucie łaknienia. Tak? I to jeszcze nic. Te czynniki, które produkuje, wywiera codzienny, realny wpływ na takie tkanki jak mięśnie, wątroba, trzustka, mózg, tak? Układ rozrodczy. Więc jeżeli spojrzycie oczami lekarza, czy kogokolwiek, kto na co dzień zajmuje się waszym zdrowiem, to zobaczycie, że jest gigantyczny problem. Dlatego, że te tkanki, które zawierają dużo tłuszczu, tak? Nie tylko, że wyglądają tak, a nie inaczej. Czasem mężczyźni na plaży mogliby ubierać biustonosze, tak? Szczególnie zwróćcie uwagę, u mężczyzn tłuszcz odkłada się w formie takiego fałdu na brzuchu, ponieważ tam jest duża ilość receptorów,
które powodują, że ten tłuszcz się dokładnie tam odkłada. Tworzy się taki fałdzik na brzuchu. Czyli teraz, jeżeli nagromadzimy sobie tą żółtą tkankę, to oczywiście jej umiejscowienie zależy od wielu czynników. Na przykład zależy też od tego, jakim jesteśmy w wieku i jaka jest nasza płeć. Teraz ta tkanka, tak jak wspominałem, biała czy żółta, ona będzie uczestniczyła w bardzo wielu różnych procesach. No i teraz, jeżeli my mamy niewielką ilość tej tkanki tłuszczowej, która jest nam tak naprawdę potrzebna do życia, to te procesy będą prawidłowo przebiegały. Natomiast jeżeli tej tkanki tłuszczowej będzie za dużo, to masywność i ilość tych różnych substancji, które ten tłuszcz będzie produkował, będzie też duża. I teraz warto pamiętać, tak? Warto pamiętać, że wzrost tkanki tłuszczowej w okresie dojrzewania, tkanka tłuszczowa powiększa swoją objętość. Podkreślam, objętość. No dobrze, ale jeżeli też przekroczymy pewną granicę, czyli mamy dziecko, które w okresie dorastania przybierze na wadze, to jest tragiczne, słuchajcie. Bo tkanka tłuszczowa nie tylko, że przybiera na objętości, to jeszcze zaczyna się rozmnażać. I ileś tych komórek tłuszczowych zaczyna być po prostu większa. I tego się nie da odkręcić tak łatwo. Słuchajcie, najgorszą rzeczą, jaka może się zdarzyć, jest to, żeby w okresie pokwitania, żeby u młodej osoby i u dzieci, których jest gigantyczna ilość dzieciaków z otyłością, wytworzy się tkanka tłuszczowa, która już z nimi zostanie do końca życia. Spalenie tej tkanki tłuszczowej i niwelowanie komórek nie jest wcale takie proste. W procesie równowagi, czyli tego, ile tego tłuszczu mamy w organizmie, możemy wydzielić dwa elementy. Bardzo proste, myślę, że Państwo wiecie, my sobie w medycynie zawsze to jakoś nazywamy. My możemy to nazywać, że ktoś przybrał na wadze i zeszczuplał, a w medycynie to będzie lipogeneza i lipoliza. Lipogeneza to będzie pobieranie tłuszczów, a lipoliza to będzie uwalnianie tłuszczów. Tak? Takie będą dwa przeciwstawne procesy. No i kiedy mamy nadmiar energii, to komórki gromadzą trójglicerydy, tak? Bo to jest też bardzo ważne, żebyście wiedzieli, nadmiar kwasów tłuszczowych to nie jest tylko to, że tam się gdzieś gromadzi. Nadmiar trójglicerydów jest po prostu dla organizmu trujący, szkodliwy. To nie tylko jest to, że będziecie mieli więcej tkanki tłuszczowej. To nie tylko to, że będziemy grubi. To będzie również to, że ten nadmiar trójglicerydów będzie odpowiadał za to, że to jest po prostu sytuacja szkodliwa dla organizmu. Natomiast w drugą stronę mamy fazę głodzenia, zwiększa się zapotrzebowanie na energię i tkanka tłuszczowa uwalnia kwasy tłuszczowe. Jest bardzo wiele różnych ciekawych procesów w tej chwili takich dietetycznych. No i też mamy takie posty przerywane, czyli mamy taki bardzo fajny sposób odżywiania, kiedy my dostarczamy do organizmu substancje odżywcze. Ale na przykład jemy śniadanie o 10, później pijemy sobie wodę i jemy sobie drugi posiłek na przykład o 16 i to jest koniec. I od 16 do 10 rano pijemy wodę. Bardzo ciekawy metabolicznie proces. Nie jest to proces głodzenia, bo są dwa posiłki, które dostarczają do organizmu substancje odżywcze, więc organizm się nie martwi i nie wejdzie nam w efekt jojo, tak? Ale bardzo fajne efekty i to jest też bardzo ciekawy element oczyszczania organizmu. Tak, czyli mamy tutaj ta lipogeneza tak naprawdę, czyli odkładanie się tkanki tłuszczowej, może odbywać się na różnych poziomach. I to zarówno w tkance tłuszczowej, ale szanowni Państwo, niestety również w wątrobie. Może dochodzić do niealkoholowego stłuszczenia wątroby. No i to jest katastrofa, słuchajcie. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, to no niestety może dojść do tego, że tkanka tłuszczowa tak zniszczy nam wątrobę, dojdzie do włóknienia i marskości wątroby. No i drugi proces to jest uwalnianie kwasów tłuszczowych, czyli
tak naprawdę redukcja tej tkanki tłuszczowej, tutaj wysiłek fizyczny, zimno, ale czasem sytuacje stresowe w połączeniu z głodem są czynnikami, które powodują lipolizę. Gdyby ktoś z Państwa chciał powiększyć swoją wiedzę i zagłębić się tak naprawdę na piękny, piękny artykuł o tkance tłuszczowej, to oczywiście jest taki artykuł, zachęcam. Piękny, tkanka tłuszczowa, patofizjologia, rozmieszczenie, różnice płciowe oraz znaczenie w procesach zapalnych i nowotworowych. Pokazuję ten tytuł, Szanowni Państwo, ponieważ ciekawe, czy wiecie, że komórki nowotworowe i nadmiar tkanki tłuszczowej jest jednym z kancerogenów. To znaczy nadmiar tłuszczu powoduje powstawanie nowotworów w organizmie. Ciekawe, kto z Państwa to wiedział. Badania to potwierdzają, Szanowni Państwo. Tkanka tłuszczowa odpowiada za stymulację powstawania komórek nowotworowych. Więc jeżeli estetyka, jeżeli wasze zdrowie, metabolizm, jeżeli uniknięcie miażdżycy i marskości wątroby, to nie jest dla was argument, albo dla was, albo dla bliskich wam osób, tak? Jeżeli to bardzo tak personalnie powiedziałem, to się nie gniewajcie, ale może to nie dotyczy nas. Może są osoby w waszym towarzystwie, które po prostu mają tą otyłość. To pamiętajcie również o tym, że tkanka tłuszczowa, co udowodniono, jest jednym z powodów powstawania nowotworu. Teraz jeżeli chodzi o rozmieszczenie tkanki, to mamy tkankę podskórną i tłuszcz tak zwany trzewny. Wiecie Państwo, że niestety tkanka trzewna jest bardzo niebezpieczna. Otóż rozrost tkanki trzewnej sprzyja chorobom metabolicznym. I my to już wiemy w medycynie, czyli zespół metaboliczny, cukrzyca typu drugiego, nadciśnienie czy choroby niedokrwienne serca. To są te elementy, które zawsze musimy brać pod uwagę. Gdzie ten oddziaływanie tego tłuszczu trzewnego będzie bardzo negatywnie wpływało. Dlaczego? Dlatego, że ten tłuszcz trzewny w momencie, kiedy nawet będziecie chcieli spalić ten tłuszcz trzewny, to on będzie uwalniał te wszystkie świństwa i te tłuszcze bezpośrednio do krążenia wrotnego, a w wątrobie te wolne kwasy tłuszczowe będą powodowały stymulację powstawania cukrów, będą stymulowały negatywne procesy w wątrobie i co najważniejsze, będą stymulowały stany zapalne, co w ostatecznym rozrachunku przyczynia się do powstania niealkoholowego stłuszczenia wątroby. Bardzo niebezpieczna sytuacja, Szanowni Państwo. Bardzo niebezpieczna sytuacja. Nie ma co wspominać o tym, tak? Więc jakby temat miażdżycy sobie dzisiaj odpuścimy, ale warto też pamiętać o tym, że miażdżyca to jest ten element związany bezpośrednio z zaburzeniami gospodarki lipidowej. No i jest coś takiego jak hormon z tkanki tłuszczowej, tak, czyli leptyna. Ten hormon z tkanki tłuszczowej tak jakby wymiennie z greliną będzie albo pobudzał, albo hamował łaknienie. No i to jest ważny element teraz, no bo jak siadamy do stołu, to albo zjemy tyle, ile powinniśmy, albo po prostu obżeramy się i nie kontrolujemy tego. I zdarza się taka sytuacja, że my tego nie kontrolujemy, dlatego że te hormony, grelina i leptyna, działają bezpośrednio na receptory w obrębie mózgu. Czyli mamy albo hamowanie, albo pobudzenie procesu łaknienia jest stymulowane, bo zobaczcie, tkanka tłuszczowa sama sobie mówi, kiedy mamy i ile mamy zjeść. To tak naprawdę w dużym uproszczeniu. Tkanka tłuszczowa decyduje, czy macie apetyt, czy nie. Słuchajcie, to jest takie. W związku z tym, jeżeli gdzieś w tym wszystkim, a przecież człowiek ma procesy, nad którymi nie panuje, i ma procesy, nad którymi może zapanować. Jeżeli byście się oddali tylko i wyłącznie procesom fizjologicznym, na które nie macie wpływu,
No to używając kolokwializmów dzieci w szkole, mamy przerąbane, ponieważ tak naprawdę to nie odpowiadamy za swoje zdrowie. I tutaj należy podkreślić, szanowni państwo, z jednej strony leptyna potrafi zahamować proces złaknienia, ale duża ilość leptyny u kogoś, kto się obżera, nasila tworzenie wolnych rodników tlenowych i nasila stany zapalne. Z jednej strony można by powiedzieć, że leptyna to jest wspaniała, bo nam się zmniejsza łaknienie, ale z drugiej strony, kiedy ona powstaje? Powstaje wtedy, kiedy się obżeramy. I tutaj w punkcie szóstym jest napisane, szanowni państwo, i będę to powtarzał i wy zapamiętajcie to. Leptyna nasila wzrost komórek nowotworowych w raku piersi, przełyku, żołądka, trzustki, prostaty, jajników i płuc. Czyli jeżeli się obżeracie, to w najprostszym wytłumaczeniu to obżeranie powoduje powstawanie komórek nowotworowych. Proszę was, zapamiętajcie. Adipokiny, czyli te hormony z tkanki tłuszczowej, one wywierają bardzo szeroki wpływ i udowodniono, że pełnią funkcję niestety również złą. I ten zły wpływ to jest nie tylko niealkoholowe stłuszczenie wątroby. To jest również stan zapalny w RZS i toczeń rumieniowaty. To jest choroba leśniowskiego Crohna. To jest zapalenie trzustki i to jest to niealkoholowe stłuszczenie wątroby. Więc tego jest naprawdę dużo. Teraz, szanowni państwo, nowotwory dotykają i mężczyzn, i kobiet. Kobiety powinny pamiętać, szczególnie po menopauzie, że u otyłych kobiet istotnie wzrasta ryzyko wystąpienia raka sutka, a oporność insulinowa i cukrzyca typu drugiego wiążą się ze zwiększonym ryzykiem raka jelita grubego, pęcherzyka żółciowego, endometrium, nerek i trzustki. Powiem coś, co może państwem wstrząsnąć, ale bardzo często ten argument pojawia się, wybaczcie, jeżeli kogoś urażę, ale czy słyszeliście o tym, że ludzie w trakcie wojny, różnych sytuacji stresowych przeżyli głód i bardzo trudne sytuacje? Przeżyli tą wojnę i przeżyli ten głód i żyli później bardzo długo. Głód paradoksalnie wcale nie jest zły. On może spalić wasze mięśnie. On może spowodować, że będziecie się bardzo źle czuli. Będzie bolała was głowa. Będziecie mieli różne niedogodności. I nie ma sensu się głodzić. Ale kiedy stajecie od stołu i przepraszam za kolokwializm, nie nażremy się, tylko wstaniemy od stołu i tak jak ja każdego uczę, będziemy żuć, gryźć ten posiłek 20 razy po to, żeby nasz mózg dostał informację, że jesteśmy pojedzeni, żeby ten posiłek dostarczył nam energii i substancji odżywczych, a nie po to, żeby po prostu najeść się tak, żeby nam już górą wychodziło. To teraz to optymalne odżywianie i tak naprawdę to, że wstajecie pojedzeni i wstajecie nie do końca najedzeni od tego stołu, jest najzdrowszą formą odżywiania. Proszę, pamiętajcie o tym. Czyli nadmiar tkanki tłuszczowej oraz nieprawidłowe jej działanie powoduje rozwój wielu zaburzeń metabolicznych, immunologicznych, procesów zapalnych i nowotworów. No dobrze, troszkę powtórki z tego tłuszczu, no a teraz trochę zamieszania, co to jest to całe omega-3? Po co nam to w ogóle to całe omega-3? Skąd się wziął pomysł, że to jest ważne? Ładnych parę lat temu w medycynie, jak pamiętacie, twierdzono, że margaryna jest najzdrowsza na świecie i w ogóle to jest super panaceum na całe zło. Ja oczywiście zmieniam to słowo, nie panaceum, tylko panaceum od pacanowa. Byliśmy wkręceni niesamowicie. I to media amerykańskie i cała ta, no niestety trzeba powiedzieć, mafia żywieniowa, która to stworzyła, doprowadziła do tej sytuacji. No i ktoś przebadał między innymi Eskimosów i Masajów i okazało się, szanowni państwo, że oni się odżywiają tłusto. Szczególnie Eskimosi wcinają ten tłuszcz w
tej diecie w dużej ilości, tej zieleniny to jedzą bardzo mało, jakieś tam od czasu do czasu porosty wcinają. No i co się okazało? Że bardzo rzadko występuje u Eskimosów miażdżyca naczyń krwionośnych i zawał mięśnia sercowego. No i oczywiście zaraz pojawiła się dyskusja i wszyscy badacze stwierdzili, tak, tak, to wcale nie jest zasługa ich diety. Eskimosi po prostu mają takie geny i to jest zasługa ich genów i nie ma co do tego wracać, bo nadmiar tłuszczu jest trujący. Bzdura, szanowni państwo. Udowodniono i podważono to na osobę. Udowodniono, że to nie geny powodują, że Eskimosi są zdrowi, tylko po prostu dieta, która zawiera bogaty tłuszcz i omega-3, wielonienasycone kwasy tłuszczowe. I nagle się okazało, że omega-3 to jest coś super, co zapobiega miażdżycy naczyniom krwionośnych i zawału mięśnia sercowego. Także to był cudowny początek sukcesów omega-3. Czyli te wielonienasycone kwasy tłuszczowe, które mogą występować w roślinach i zwierzętach, tak? Odgrywają one niezwykle ważną rolę dla naszego zdrowia. I tutaj warto sobie wprowadzić takie dwie definicje. Mamy kwas linolowy, omega-6 i podkreślam, jest na czerwono niebezpieczny w dużych ilościach. I zaraz zobaczycie proporcje omega-6 i omega-3 w diecie amerykańskiej. I kwas alfa-linolenowy, czyli omega-3, najważniejszy tłuszcz leczniczy. Tak? To jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali. Słuchajcie, w Stanach Zjednoczonych oni są liderzy we wszystkim. Między innymi w tym, że tam ktoś sprawdził, że w diecie Amerykanów jest bardzo dużo omega-6 i bardzo mało omega-3. I ta proporcja w Stanach Zjednoczonych w niektórych wypadkach była w badaniach nawet 30:1. To nie jest tak, że omega-6 jest w ogóle tak niepotrzebny i trujący. Żebyście państwo takiego nie odebrali. Omega-6 jest potrzebny. Ale omega-3 to jest tak naprawdę klucz do zdrowia. Dlatego, że my mamy dość łatwy dostęp do omega-6 i trudny dostęp do omega-3. Czyli jeżeli Eskimosi wcinają te swoje rybki i bardzo dużo omega-3 zjadają, a bardzo mało omega-6, to żebyście zrozumieli kwintesencję tego i połączyli sobie. To jest najważniejszy element zdrowotny, jeżeli chodzi o oleje z ryb. No dobrze, ale ktoś powie, dobrze, ale ja jestem, zdrowo się odżywiam i ja bardzo dużo oleju jem. Słonecznikowy, sojowy, kukurydziany, no same pyszności. No kochani, ale jeżeli weźmiecie i zobaczycie, jaka jest proporcja wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w tych olejach, to zobaczycie, że w oleju kukurydzianym, słonecznikowym czy sojowym proporcja jest katastrofalna. Czyli ilość kwasu linolowego, czyli omega-6, w stosunku do alfa-linolenowego, czyli omega-3, jest nieprawidłowa. I można by sobie taką konkluzję wysnuć, że rzeczywiście ten olej lniany wśród olejów roślinnych to jeden z niewielu olejów, które te proporcje ma prawidłowe. Ale czy będziemy polecać olej lniany? Jak ktoś lubi, proszę bardzo. Ja muszę państwu powiedzieć, że ja oleju lnianego nie lubię. Ja wolę ryby. I tak żeśmy wykombinowali z Nature Day, że znaleźliśmy taką małą rybkę, która sobie pływa w Oceanie Spokojnym i Atlantyku wokół Ameryki Południowej. Nazywa się sardela peruwiańska czy sardela atlantycka. Wyciągnęliśmy z niej ten olej omega-3, i zrobiliśmy z niej coś na wzór tranu. Dlaczego nie tran, słuchajcie? Bo warto wiedzieć, że z definicji tran to jest olej pozyskiwany z wątroby ryb dorszowatych. Dorszowatych. Oczywiście zawiera wielonienasycone kwasy tłuszczowe i jest super. Czyli kwas EPA i DHA, już nie wchodząc w te trudne nazwy.
Czyli olej z ryb może mieć również różny skład. Czyli jedna łyżeczka 5 ml oleju rybiego może mieć inny skład, jak weźmiecie olej z wątroby dorsza, czyli tran. Inny będzie skład, jak będzie olej z wątroby rekina, a inny będzie z mięśni śledzi, makreli i tuńczyków. Jakkolwiek byście do tego nie podchodzili, to zarówno olej z dorsza, z rekina, ze śledzi, makreli i tuńczyków ma fenomenalny, pozytywny wpływ na wasze zdrowie. Podkreślam, szanowni państwo, podkreślam, to naprawdę, słuchajcie, bardzo dużo w tranie jest omega-3, na 5 ml w różnych badaniach około 1200 mg, czyli naprawdę dużo. Natomiast olej z mięśni, śledzi, makreli i tuńczyków zawiera jeszcze więcej omegi-3. Dwa razy więcej omegi-3 zawiera śledź, makrela i tuńczyk od dorsza. Dwa razy więcej. Mięśnie śledzi, tak? Czyli popatrzcie też, żebyśmy sobie tak coś z tego też zapamiętali dla siebie. W ogóle ryby powinny być na stałe na naszym stole. Oczywiście zaraz podniesie się rwetes, o mój Boże, ryby, jakie one są strasznie trujące i one mają tych metali ciężkich i w ogóle jakie trujące są. Dobrze, szanowni państwo, zgadzam się. Nie kupujcie ryb, które ktoś wyhodował. Ale błagam, nie dajcie się wkręcić. Proszę mi wymienić jakikolwiek produkt żywieniowy, który mogę kupić w sklepie, który nie mogę podejrzewać, że ktoś do niego coś dosypał i nie zawiera substancji chemicznych, w przeciwieństwie do tego, co było 100 lat temu i mogłem sobie pójść na grządkę albo u mojej babci czy prababci pozbierać. No wymieńcie chociaż jeden produkt. Za każdym razem, jak mówię, proszę jeść ryby, ojej, ale w mediach napisali albo ktoś powiedział mądry, że te ryby to tam mają dużo metali ciężkich. No fantastycznie. A co w dzisiejszych czasach nie ma metali ciężkich? Proszę państwa o zdrowy rozsądek. Jeżeli zatem widzicie coś, co mogło być przez człowieka wyhodowane, na przykład łosoś hodowlany, to niech was ręka boska broni przed sięganiem do czegoś takiego. Natomiast jeżeli macie rybę, która sobie wolno pływała w Atlantyku, gdzieś w morzu i tak dalej, to czemu nie kupić takiej ryby? Oczywiście fajnie byłoby przenieść się, nie wiem, do Grecji i łowić sobie ryby w Morzu Śródziemnym. Ale nie, no nie do końca możemy. Tak czy siak, zawartość DHA i EPA w roślinach jest gorsza niż w rybach. Warto to zapamiętać. No dobrze, szanowni państwo, kto był wielkim fanem, kto z państwa był fanem margaryny? Uwaga, ja podnoszę rękę. Tak, w moim domu, tak jak w większości domów, 50-40 lat temu margaryna była dostępna, była pyszna i bardzo zdrowa. I tak nam nakładli do głowy głupot, że myśmy to uwierzyli. Konkluzja dotycząca margaryny, czyli kwasy tłuszczowe trans. Przeczytam państwu i zacytuję, może to będzie najfajniejsze. Tłuszcze trans to toksyczne chemikalia, które zabijają. Nie ma powodu, dla którego ludzie na całym świecie mieliby nadal mieć z nimi styczność. Tom Frieden, Nowy Jork, komisarz do spraw zdrowia. Piękne zdanie. Jak widzicie tłuszcze trans i margarynkę, to bardzo państwa proszę, to jest trucizna. No dobrze, ale nasze błędy dietetyczne to jedno, a nasze środowisko to drugie. A zatem, żeby jakoś sobie ratować życie i mamy przecież kontakt z chorobami cywilizacyjnymi, to palimy papierosy, źle się odżywiamy i tak dalej, i tak dalej. Mamy też choroby serca, miażdżyce, nadciśnienie. Niektórzy jeszcze palą papierosy, tak? Czyli mamy miażdżycę, która jest chorobą przewlekłą, stanem de facto zapalnym, doprowadzającym do zwyrodnienia tętnic, aorty, naczyń wieńcowych, tętnic mózgowych, tętnic w kończynach. Pewno są czynniki ryzyka, na przykład ktoś ma cukrzycę, pali papierosy, ma nadciśnienie, czy ma zaburzenia genetyczne nazywane hyperlipidemiami.
Ale tak naprawdę, szanowni państwo, w 90% to my odpowiadamy i nasza głupota odpowiada za powstanie miażdżycy w naszym organizmie. No i nie wspomnę już o tym, że w mózgu też są naczynia krwionośne i nasze złe odżywianie i otyłość po prostu dociera również do naszego mózgu. Mamy przewlekłe zmęczenie, złe samopoczucie, zaburzenia krążenia, później mamy udary niedokrwienne mózgu spowodowane odrywaniem się blaszek miażdżycowych, zatykają się te tętnice wieńcowe, robią się dziury w mózgu, no i zostajemy na starość roślinkami bez kontaktu, tylko nasi najbliżsi mają z nami problem. Są pewne rozwiązania. Jak wiecie, w Naturdei mamy pewne rozwiązania. Bardzo długo szukaliśmy czegoś wyjątkowego, jeżeli chodzi o omega-3. I muszę państwu powiedzieć, że Omega Oleum Forte IQ moim zdaniem jest na dzień dzisiejszy najlepszym preparatem tego typu na świecie. Po pierwsze, mamy omega-3 z sardeli peruwiańskiej, mamy antyoksydanty z full spektrum oleju z rokitnika, mamy kiełki pszenicy i to wszystko jest stabilizowane, czyli konserwowane, uwaga, 100% naturalnym ekstraktem z rozmarynu. To jest mistrzostwo świata. Świetny zapach, doskonały smak, słuchajcie, i naprawdę, nawet jak ktoś nie lubi tranu, to myślę, że z omegą forte nie będzie miał problemu. Jak już ktoś ma naprawdę awersję, to oczywiście może sobie drażetki czy tam te kapsułki olejowe kupować omega-3. Są one również dostępne. Jeżeli chodzi o działanie, omega-3 ma udowodnione, szanowni państwo, w badaniach klinicznych silne właściwości poprawiające pracę mózgu, serca, naczyń krwionośnych. Ma bardzo silne właściwości przeciwzapalne i ma udowodnione doskonałe działanie w kardiologii. Używa się go również nie tylko w celu zapobiegania chorobom, ale również wtedy, kiedy już do czegoś złego doszło i chcemy wzmocnić nasz organizm, na przykład w okresie rekonwalescencji po udarze mózgu i po zawale serca. Pamiętajcie o tym, nie wyobrażam sobie diety człowieka po zawale i po udarze mózgu, który nie, można by tak powiedzieć, nadużywa omega-3. On ma nadużywać omega-3. Składniki? Wspominałem. Olej z sardeli atlantyckiej zawierający przebogaty DHA i EPA. Full spektrum olej z rokitnika. Szanowni państwo, warto poczytać, kto się interesuje, jak wspaniała jest to mieszanka. Zawiera również omega-7 i bardzo dużo antyoksydantów. Mamy kiełki pszenicy, tokoferole, witaminę E, antyutleniacze i forma olejowa ekstraktu z liści rozmarynu lekarskiego z kwasem karnozolowym. Nie mamy na to czasu dzisiaj, szanowni państwo, ale kwas karnozolowy to jest temat, jak sobie wpiszecie w Google, polecam. Zobaczycie, jak on ma niezwykłe właściwości. I teraz podkreślam, liść rozmarynu lekarskiego jest konserwantem w tym preparacie. Słuchajcie, moim zdaniem ten preparat nie ma sobie równych. Naprawdę, nie ma sobie równych. Jeżeli chodzi o frakcjonowany olej z sardeli atlantyckiej, to sam w sobie ma bardzo silne właściwości przeciwzapalne. Wspomaga też regulację poziomu cukru, tak? I co jest bardzo ważne, powinien być polecany również osobom młodym. Osoby młode powinny korzystać z tego typu bogatych źródeł omega-3, bo tak naprawdę, słuchajcie, ich naczynia krwionośne cały czas dojrzewają, wzrasta wydolność mięśnia sercowego, poprawia się ukrwienie mózgu. Taka młodzież, która się odżywia dużą ilością omega-3, po prostu lepiej myśli. Już nie wspomnę o chorobach, o osobach w wieku podeszłym, które przecież jak zaczną się źle odżywiać i wejdą w cukrzycę, w różne tego typu problemy, to miażdżyca to jest hulająca, huragan miażdżycy u takich osób powstaje. Tak? Teraz olej z owocu rokitnika zwyczajnego, czyli omega-7 i antyoksydanty.
A rogitnik zwyczajny, w ogóle każda z tych roślin, czy każda z tych składników w ogóle mógłby być tematem osobnego wykładu, szanowni państwo, ale co jest bardzo ważne, tutaj rogitnik ma również działanie przeciwzapalne, tak? Czyli choroby cywilizacyjne, różne tego typu rzeczy, plus warto pamiętać oparzenia słoneczne skóry, bo mamy akurat taką pogodę. A więc to jest uzupełnienie omega-3, tak? Mamy ekstrakt z liści rozmarynu, mamy tokoferole z kiełków pszenicy, tak? Witamina E, ale ja tutaj chciałem przejść do kwasu karnozolowego. Szanowni państwo, ekstrakt z rozmarynu, poza tym, że jest po prostu naturalnym konserwantem, zawiera kwas karnozolowy. Kwas karnozolowy jest niezwykle cenną substancją polecaną w chorobach nowotworowych. Polecam państwu wpisać sobie, poszukać troszeczkę informacji na temat kwasu karnozolowego właśnie w ekstrakcie z rozmarynu lekarskiego. Macie go w Omega Oleum Forte IQ. Naprawdę, ja powiem państwu, że Omega Oleum powinno być w naszej lodówce oprócz Opti Probio zawsze. Zawsze. Jeszcze trzeci. Czyli syrop OptiOx, czyli antyoksydant. Także kwas karnozolowy jako jeden z takich no, bardzo ważnych elementów. Smak, oczywiście, tak jak wcześniej wspominałem już, czyli cytryna i wiśnie, naprawdę dobry, naprawdę zapach nie jest odrzucający. Nawet dla kogoś, kto mógłby powiedzieć, że trano nie lubi. Kto zatem powinien stosować omega-3? Bardzo szeroka, może inaczej, szanowni państwo, żeby tego wszystkiego nie wymieniać. Wszyscy powinni stosować omega-3, jeżeli chcą być zdrowi. To trochę jak Eskimoś. Jak ja mam to wytłumaczyć? Tak naprawdę najprościej na zadane pytanie, kto powinien stosować omega-3? Wszyscy. A kto szczególnie dużo? Szczególnie dużo powinny osoby w wieku podeszłym, przepracowane, w okresie rekonwalescencji, w chorobach kardiologicznych, po udarze mózgu i takie osoby, które aktywnie uprawiają sport bądź mają stany zapalne w organizmie. Także te kwasy DHA i EPA to jest w ogóle zagadnienie, które od momentu, kiedy zorientowaliśmy się, że Eskimosi żyją w ten sposób i są zdrowi z pewnego powodu, to jest gigantyczna moda. I szanowni państwo, czasem w medycynie trafiają się przejściowe mody. Moda na omega-3 wątpię, żeby zniknęła. To jest jeden z największych skarbów dietetycznych, z jakimi państwo możecie się spotkać. Także patrząc z perspektywy mojej, produkt całkowicie naturalny. Skonserwowany naturalnie. Bardzo, ale to bardzo wysoka dawka DHA i EPA. Zobaczcie, to jest prawie 2,5 grama w 10 ml oleju. Czyściutka formuła, czyli ekstrakt omega-3 oleju z sardeli peruwiańskiej. Pływa sobie taka maleńka rybka. Sardeli peruwiańskiej nikt nie wyhoduje, nie opłaca się jej hodować, słuchajcie. Ją się po prostu odławia. Więc nie ma zagrożenia, że ktoś ją naszpikował jakimś świństwem, tak jak łososia hodowlanego. Naturalnie przyprawiany ekstraktem z cytryny i z wiśni. I co jest też ważne, o czym warto pamiętać? Otóż butelka, w której przechowujemy Omega Oleum Forte IQ, jest niestety drogą butelką. Po co? Żeby nie dochodziło do interakcji pomiędzy omega-3, które są bardzo aktywne, a opakowaniem użyliśmy szkła medycznego. Czy warto? No słuchajcie, no jeżeli, może inaczej, Nature Day słynie z tego, że w najdrobniejszym szczególe pielęgnujemy wszystkie produkty i wszystkie ekstrakty, nawet takie drobiazgi, żebyśmy mogli cieszyć się pracą na tych produktach
i dostarczać najlepsze na świecie suplementy, które Państwu pomagają w zdrowiu. I to jest taki, to jest tak jak tutaj smak cytryny i wiśni. To jest wisienka na torcie. Szkło medyczne w omega-3. Także nie będę już Państwu więcej wspominał. Myślę, że tych informacji dzisiaj było bardzo wiele. Mam nadzieję, że to trudne zagadnienie, które Państwu pokazałem, Państwa zainteresowało. Ja zachęcam Państwa do tego, żebyście pamiętali o tym, że tkanka tłuszczowa nie jest, oczywiście jest nam niezbędna do życia, szanowni Państwo, ale nie jest to nic, co potrzebne nam jest w nadmiarze. Także życzę Państwu miłego wieczoru, smacznej kolacji dietetycznej, albo najlepiej zamiast kolacji napijcie się wody. I życzę wszystkim Państwu wszystkiego dobrego. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia na następnym naszym spotkaniu i na naszym webinarze. Wszystkiego dobrego.